Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu. Kwiecień przeplata nam różne warunki pogodowe i w tych najbliższych godzinach, a także jutro, pogodę psuć będzie front związany z niżem, którego centrum z nadpółnocnych Niemiec już w nocy przemieści się nad północną część Polski. W nocy z północnego zachodu zacznie płynąć do nas chłodne polarno-morskie powietrze. Przeważać będzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, które na zachodzie i w centrum będą intensywne, a na północy od zachodniopomorskiego przez Pomorze, Kujawy aż po Warmię w nocy padać może też deszcz ze śniegiem, a nawet poproszę śnieg. Także w górach spodziewamy się opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. W pierwszej części nocy bez opadów na krańcach południowo-wschodnich, ale i tam w drugiej części nocy może popadać deszcz. Najcieplej na krańcach wschodnich, na południowym wschodzie i w centrum, tu od 5 do 4, no, miejscami 3 stopni. Chłodniej na północy, 2 stopnie, lokalnie 1 i oczywiście w rejonie Zakopanego. Tu temperatura spadać może do minus 2 stopni. Silne porywy wiatru w nocy na północnym zachodzie, w centrum i na południowym wschodzie. Tu prędkość wiatru może osiągać 45 km na godzinę. Jutro pogodę w dalszym ciągu psuć będzie wspomniany front, ale z północy popłynie do nas już bardzo zimne, skandynawskie powietrze. Nadal zachmurzenie duże, trochę przejaśnień w pierwszej części dnia na krańcach południowo-wschodnich, ale i tu po południu na początek przejdą burze, no i będą opady gradu, a później zacznie padać deszcz. Na północy i w górach znów opady śniegu i deszczu ze śniegiem, no i silne porywy wiatru, zwłaszcza na północy, na zachodzie i miejscami w centrum. Tu te porywy wiatru znów mogą osiągać prędkość 45 km na godzinę. Najniższe wartości jutro na północy, temperatura nie przekroczy 3 lub 4 stopni, znacznie cieplej na południowym wschodzie, w rejonie Rzeszowa do 10, a miejscami nawet do 12 stopni. W regionie w nocy no niestety dużo chmur i opady deszczu przechodzące szybko w deszcz ze śniegiem i w śnieg. Może spaść tej nocy od 2 do 5, a nawet 7 cm śniegu miejscami w regionie. Na drogach kierowcy uważajcie, będzie ślisko i niebezpiecznie, zwłaszcza, że chwilami powieje silniej. A nad ranem na termometrach od 4 do 2 stopni. Jutro bez szans na poprawę, dużo chmur i przed południem opady śniegu, deszczu ze śniegiem. Po południu popada głównie deszcz i po południu będą to już słabe opady. Na termometrach jutro maksymalnie 5 lub 6 stopni, nadal chwilami powieje silniej z południowego zachodu. Ciśnienie zacznie rosnąć. Jutro w południe barometry pokażą 1002 hektopaskale. W niedzielę i przejaśnienia, i opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 stopni. Również początek kolejnego tygodnia rześki, ale jeśli popada, to głównie będą to opady deszczu. Od wtorku poprawa pogody. Więcej słońca i cieplej do 10 stopni. Do zobaczenia.